Siemano, siemano, witam was serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją poprzedniego odcinka, ponieważ uznałem, że podzielę go na dwie części. Też ze względu na to, że po prostu robiłem zapas i tak dalej. Nie miejcie mi tego za złe, oczywiście ostatnio troszkę mniej materiałów, ale spokojnie. To już za chwilę, ponieważ ten odcinek, jak widzicie, to jest ostatni film, który nagrywam na zapas i teraz już wracam za jutro, pojutrze po prostu zaczynamy znowu daily na tym kanale, więc nie przejmujcie się. Tyle, po prostu życzę wam jego oglądania, wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ jeżeli wbijecie, to tam może jeszcze zobaczycie jakieś story z wakacji albo zdjęcia. Wbijajcie na mój drugi kanał Szybso Plus i wbijajcie też, prawda, na panią Styla kupić sobie takiego fajnego, eleganckiego breloka, żeby mieć do kluczy jak ja. Tyle, miłego oglądania. O nie, Babiek, Babiek, pokaż się. Babiek. To nie może tak być, dobra widzowie, ja muszę się stąd wykopać jakoś, muszę zrobić jakiś... On się tu kopie. Nie no, to jest niesamowite. To jest niesamowite, co on kombinuje. Co to jest za... Co to jest? Trzeba to za sobą murować. On mnie goni. On chce ze mną... Chce mnie dogonić i chce ze mną pogadać pewnie. Dobra, wykopujemy się stąd, idziemy tu i teraz tak, do góry. Wszyscy dobrze wiemy, że dla gracza bardzo ważne jest mieć dobre słuchawki, żeby czerpać pełną przyjemność z grania w nasze ulubione gry. Dlatego dzisiaj chciałbym wam pokazać słuchawki od Edifier HKT G2BT, dzięki którym wciągniecie się w wasze ulubione gry na wiele, wiele godzin. Słuchawki oferują nam naprawdę bardzo fajną jakość dźwięku i mają wbudowany mikrofon, żeby móc kontaktować się z naszymi współgraczami. A dodatkowo są bezprzewodowe, dzięki czemu nie musimy szarpać się ze zbędnymi kablami przy komputerze. Słuchawki mają podświetlenie RGB, które możemy sobie swobodnie dostosowywać i ustawić sobie dowolny kolor, który tylko chcemy. Z podświetleniem RGB słuchawki są w stanie pracować do 36 godzin, a z wyłączonym RGB 24, a pełne naładowanie tych słuchawek zajmuje zaledwie 2 godziny, więc możecie ładować je, jak idziecie spać, więc następnego dnia na pewno możecie spokojnie cały dzień grać i nie ma opcji, żeby wam się rozładowały. Dodatkowo bardzo wielką zaletą tych słuchawek jest to, że one ważą zaledwie 180 gram. To jest naprawdę niewiele, bo jak gracie, to macie wrażenie, że w ogóle nic nie macie na głowie. Więcej informacji na temat tych słuchawek znajdziecie w opisie, ponieważ jest tam link, który odeślę was do strony, gdzie możecie je kupić. Tam również jest cała specyfikacja tych słuchawek, więc serdecznie zachęcam. Do góry i lecimy. On... No szybko. No nie! No! Dobra, mamy to. Tu szybko wychodzimy na zewnątrz. Gdzie ja jestem? Wow, w tym miejscu się wykopałem? To nie było zaplanowane w żaden sposób. Dobra. Teraz tak, muszę się gdzieś skitrać, bo tak być nie może. Luneta w łapę. On tam się gdzieś kopał, więc on pewnie... Trochę mu to... On już był na zewnątrz. Nie. Uciekam. Dobra, tu. Chowamy się pod mostem. Pyk. Tu. Skitrany jestem. Dobra, tutaj. Teraz gdzie on jest? Ja muszę uważać ciągle na niego, bo to jest niebezpieczne. Przebiegł nade mną. O ty, osrańcu! Zostaw mnie! Co ja nic nie widziałem? Zostaw mnie! Podglądałeś mnie cały czas! Nic nie podglądałem, o co ci chodzi? Jestem pod... Nie, stoj. Co? To widziałeś? Ja nic nie widziałem. Widziałeś coś, Tomasie. Nie, a co? Tomasie, co widziałeś? Ale ty coś obserwowałeś mnie od dwóch dni. Jak od dwóch dni? Nie. Nie chodzi mnie, Tomasz, mi powiedzieć, co robiłeś. Ja po prostu, ja obserwowałem tylko, bo dziwiło mnie, co to jest za piękne okno tam na tym kciuku. To okno? No. No to jest moja baza, ty... Nie, Babiek! Nie no, a pokazałbyś, jak mi pokażesz, co jest w tym kciuku. Ale powiedz prawdę. Ale pokażesz najpierw, co jest w kciuku. Dobra, to lecimy. Ale powiedz tam prawdę. Nie, no dobra, ale to pokaż mi, co tam jest. Dobra. Ale poczekaj, jeszcze nie chodź do środka. Dobra. Uciekłem. Dobra, cały odcinek będę musiał być po prostu kopać się pod spód. Będę musiał ciągle uciekać od niego. To jest niesamowite. Dobra, muszę się w ten sposób dokopać do czegoś. Nie wiem, do czego się dokopię. Ale, dobra, on już mnie szuka. Dobra, muszę się skitrać tu. Kopiemy teraz kobla, bo już dosyć tego dirta mam, chociaż ten dirt się dobrze kopało. Dobra, tu. Nie wiem, gdzie ja się dokopię totalnie, ja chcę gdziekolwiek po prostu. Co to jest? Czekajcie, jak tu się... Dobra, wychodzimy do góry.
On tu gdzieś lata, kurczę, on mnie... On słyszy, jak ja to kopię? Dobra, dobra, to jest moja szansa, to jest moja szansa. To jest moja szansa, tu. Szybko, ja wiem jak go zgubię. Ja się muszę tylko i wyłącznie dostać do jakichś z moich baz. Bo tam jest połączenie tunelami, to już będę po prostu manewrował jak będę chciał. Dobra, tu, jest git, tu. I teraz tu, na dół do tych wieśniaków, pyk. Gites, dobra. Jestem bezpieczny, moim zdaniem jestem bezpieczny. Dobra, czekajcie, biorę sobie ziemniaka i teraz... Jeden, jak się wystraszyłem, nie strasz mnie. Ten wieśniak. Dobra. On mnie chyba już nie goni nawet. O, nie goni, goni. Szuka. Jest gdzieś tu. Jest gdzieś tutaj. Tam jest, dobra, widzę go. Widzę jego nick. O, nie, idzie tu. Ej, dobra, widzę go. Jest tu jego nick. O, nie, zbliża się tu do mnie. Dobra, czekajcie. Ja muszę go jakoś zbajerować, żeby on sobie gdzieś indziej poszedł. Gdzie on jest teraz? Słyszałem, jak uderzył nogami. Albo źle sobie wylądował, albo nie. O, ty bambiczku. Zostaw mnie. Porozmawiajmy. Ale ja nie mam z tobą o niczym do rozmawiania. Nie chcę z tobą rozmawiać o niczym, rozumiesz? Ty to dużo wiesz. Dobra, my musimy pogadać. Słuchaj, musimy, jak chcesz rozmawiać, to tu. Przy tym golemie. Bo ja się czuję niepewnie w twoim towarzystwie. A dobrze, no gadamy, dawaj. Ja czekam, co masz no mi do powiedzenia. Przede wszystkim zobacz, jak się ognisko pięknie wypali. No pięknie się pali. Babieku, no chodź tutaj. To jest moja szansa. Dobra. Jest! Uciekłem. Dobra, to jest ten tunel, który był mi potrzebny od tak długiego czasu. Dobra, dobrze, że takie rzeczy są. Dobra, i teraz tak, nie idę do domu, bo on będzie mnie szukał na chacie. Lecimy do drzewa. To jest ten moment, w którym mam rozwidlenie w tunelu i mogę podjąć decyzję, gdzie uciekać. To jest ten moment, w którym uciekam do drzewa, bo tu czuję, że będę bezpieczniejszy w tym momencie i będziemy mieli też dobry widok stąd. Uwaga, klikam to, przechodzimy tu, jesteśmy w drzewie. Okej, git. Tu się czuję już bezpiecznie, to jest już dobre miejsce. I teraz tak, robimy blokadę sycylijską tutaj, prawda? To jest blokada, żeby nikt mi tutaj nie mógł wejść. I lecimy na górę. Lecimy na górę i będziemy patrzeć z góry, co się dzieje i gdzie w tym momencie jest hater, bo to, nie no, widział mnie, przyłapał mnie na tym, że ja go przyłapałem na kradzieży. On chce to wyjaśnić, muszę się przed nim ukrywać. Teraz tak, ja tam byłem, patrz jaki mam dobry widok, no to jest niesamowite. Ale nie widzę hejtera nigdzie, nie wiem gdzie on się teraz kręci. I czy dalej mnie szuka, czy już mnie nie szuka? Totalnie nie wiem. Pewnie będzie gdzieś, może być u mnie na chacie też. Czekajcie. Czy jest u mnie na chacie? Nie mam takiego wglądu na moją chatę niestety z tego drzewa. Ogólnie... Nie widzę go, więc może się poddał. O! Jednak się nie poddał, jednak szuka. Dobra, leci se tam. Do mnie na chatę poleciał, dobra. No niestety, muszę teraz zostać póki co w tym drzewie. To jest jedyne miejsce, w którym mogę póki co czuć się bezpiecznie i tu raczej mnie nie będzie szukać. Dobra, ustawiam sobie tutaj spawna, żeby po prostu tak jak co to się respić i... Kończę w tym momencie odcinek. Ja muszę zostać w tym drzewie i nie mogę teraz z niego wychodzić. Ja nie mogę. Hater chciał ukraść TNT, a później chciał mnie przekonać, żebym nikomu o tym nie powiedział. No po prostu niesamowity człowiek.